Jesteście ciekawi, jaki jest najkrótszy dokument o SCP i czym są obiekty Joke? Dowiecie się tego w tym odcinku. A teraz posłuchajcie o najkrótszym SCP. Identyfikator podmiotu. SCP... J? Klasa podmiotu. Specjalne czynności przechowawcze. W skrzynce w moim biurze. Opis. Kamień, który sprawia, że zwlekasz? Dodatek. Chyba memetyczny albo coś. Później dokończę ten raport. Doktor Wang. I to tyle. Tak. Podmiot ani nie ma przydzielonego numeru, ani klasy. Czemu? Ponieważ doktor Wang za bardzo zwlekał z zabraniem się do badań. Ktoś może spytać, ale o co chodzi? To jest głupie! Przecież to nie ma sensu! Otóż odpowiedź znajduje się w tej niepozornej literce J, dopisanej za numerkiem SCP. A raczej za miejscem, gdzie on powinien być. W ten sposób oznacza się obiekty Joke. Mają one być przede wszystkim śmieszne, a niekoniecznie pasować do uniwersum Fundacji. Należą do nich m.in. wspomniany wcześniej kamień, rajdowe zdolności doktora Geralda, dupny duch, czy kampania dezinformacyjna Operacja Złoty Początek. Usłyszycie o nich w moich przyszłych filmach. Jeżeli będzie mi się chciało. Wiecie, taki ładny kamień dzisiaj rano znalazłem i nic mi się nie chce teraz.